przyjeżdżali dopiero chłopaki z całej Polski, z różnych stron. No, było bardzo dużo tych analfabetów, co w ogóle nie umieli czytać, pisać. No, ja na szczęście już 7 klas miałem. Na 7 godzinę do pracy szliśmy na kombinat. A po pracy tam była stołówka przed tym budynkiem bara i kobiety tam gotowały. Obiad się zjadło i godzina 4 rozpoczęcie nauki. I trwało codziennie do godziny 8 nauka. Egzaminy były, jak to nie zdał, no to nie zdał. Ale raczej zdawali chłopaki. Stamtąd jak rozwiązywali tę brygadę, 8 miesięcy tam byłem. Zawieźli nas tam, patrzcie, to w Łuczanowicach my są, w dworze. I tam już były przygotowane drewniane łóżka, no, sienniki. No, jeszcze wtedy nie było materacy, nie. Ale dobrze się spało, nie było tego. Jedzenie było bardzo dobre. Jeszcze powiedział nam ten dowódca tam, jak przyjechali, tu jeszcze są krowy, mówi, te panie mleka wam nie będą żałować, ile chcecie dostaniecie. I tak pracowałem, ale gdzieś 2 do 3 tygodni tam byłem i sobie myślę, po co ja mam być tu, w tym brygadzie, że tam mama jest, siostra, no. No tęsknią trochę za mną, że mnie nie ma. I wróciłem do domu i już stamtąd chodziłem do tej pracy. Chciałbym się o piosenki zapytać, bo pan tu śpiewał takie piosenki junackie. Tak. Znów się pieśń na usta rwie. SP, hej, SP. Nierozłączne siostry dwie. Młodzież i SP. Dalej z nami fundamenty kłaś. Pod gmach Polski nowej ludowej maszeruje, rozpiewa na brat przyszłości świat tęczowy. No. Głos jeszcze dobry. Archiwum amatorskiego klubu filmowego Nowa Huta znajduje się film, którego pomysłodawcą był Maciej Korus. Były żużlowiec klubu sportowego Wanda i były pracownik walcowni Blach Gorących Huty imienia Lenina. Zdjęcia do filmu realizowano na wielu wydziałach kombinatu. Okazało się jednak, że nie są one zbyt ciekawe, w pewien sposób może banalne. I wtedy ktoś z klubu wpadł na pomysł, aby taśmy do tego filmu przemyć kwasem siarkowym. Zniszczone taśmy zmontowano i udźwiękowiono i w ten sposób powstał film Współczesna Symfonia, który w 1971 roku zdobył pierwszą nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Amatorskich.